Silnik mi zgasł. A myślałem, że tak sobie zgasiłeś światło. O! Wywaliłem go. Uważaj, bomba poszła. Czekaj, pozdrawię go bardzo serdecznie. Tym bardziej, że chuj zajechał mi pas. Leży! Nie chcę wiedzieć, jakie są konsekwencje, więc ich nie sprawdzę. Dzień dobry. Udało mi się zarysować autokar. Pierdolony autokar, Witold Chłorafa skasowana. Roliś nie lubi autokarów. Nie wiedziałem. Autokar mi zablokował pas. Co za pizda? Nie lubię autokarów. Widzisz? Uczysz się. Będziesz moim pierwszym apostołem. Roliś, bo mi się tak wszystkie lampki śmiesznie palą i wskazówka od obrotomierza popierdala w prawo, w lewo, w przód i w tył. Bo twoja ciężarówka weszła w tryb świąteczny. Aby to wyłączyć, musi minąć grudzień. Pierdole, czemu? Roliś, bo mam 26%. Niedobrze. A dopiero naprawiłeś? No. Gdybym był biedny, tak jak ty, miałbym problem. Dzięki. Kurwa, Roliś, zajebałem w niego. Widzę, jak tyś go wypchnął tak łatwo. Przepchnął. Co ja mu kurwa zrobiłem? Co ja mu zrobiłem? Nie wiem, przemodelowałeś go. Ja pierdolę. Dosłownie. Jebnąłem szlaban. Masz szlaban. O. Zgadnij, co zrobiłem. Wypaliłeś się w szlaban. Oczywiście, że tak. Czy ja ciebie się nazywałem Roland? Tak. I kurwą przy okazji. Oj, kurwa, to też czego? Zdarza mi się, jak poraczkowi jebnąć jakąś kurwą czy chujem, ale proszę nie brać tego tak personalnie. Ale, no ja rozumiem to, ale Roland... No za Rolanda to akurat przepraszam. Mówiłem ci wcześniej o tym komputerze, który musiałem naprawiać, bo coś tam się stało, nie? A wcześniej w nim wymieniałem części, więc nam nie spadło naprawianie go. Mhm. Leżę! O, to chyba jednak cię dogonię. Do Kilonii. Nie do Kolonii, tylko do Kilonii. U mnie to jest Kiel. Ile procent? Kiel, po prostu. Co? Zaliczyłem kolejny 1% na... Bo mój tir nauczył się skakać. To jeszcze powinni ci nawet nie potrącić za to, wiesz? Jak teraz się o nic nie rozbijesz przez te ostatnie 40 kilosów. Prosisz o bardzo dużo. Tak, żeby wiesz, żeby chociaż ktoś... Co ty zrobiłeś? Nie wiem. Roliś? Nie zdążył hamować. Co jest? Bo sprawa jest, nie? Nie możesz się ruszyć? Ja nic przed sobą nie widziałem i jechałem dalej twardo tym tirem. Okazało się, że pchałem przed sobą mojego golfa cały czas. Ej, ale ty wiesz, że my nie jesteśmy w Anglii? Tak, dlatego jadę po pasie dla BMW. Pas dla BMW? No nie! Ile procent? Za dużo. Nie stać mnie na naprawę. O kurwa, ja go wyprzedzam, a on zjeżdża naprawy pas w momencie, jak go wyprzedzam, nie? I w niektórych miejscach są właśnie tak zrobione, że ciężko jest wyjechać na przeciwny, ale jak jedziesz przeciwnego, to da się wyjechać na... Roliś, mamy problem. Ile? Całka. Jeszcze chuj się we mnie wjebał, nie? Oni wszyscy kurde się we mnie wpieprzają, Roliś! Ej, dobra, to weź nie cofaj chwilę, ja zaraz tam wedę, aż kolejny. To cztery. Pięć. Ty jesteś nadal na przeciwnym, nie? Tak. Sześć. Dobra, to jest mistrzostwo. Jeszcze nie, cześć, jeszcze cię nie widzę. Powiedziałem sześć. Autokar się we mnie wjebał i złamał mi tira na pół. I dopiero teraz, jak ty tutaj przyjechałeś, zaczęły się zatrzymywać, nie? Ale tir... no. Ja znowu czekam, bo myślałem, że będziesz się wspinał, a ty znowu na pełnej prędkości wjeżdżasz. Tir!
O dobra, już zacząłem hamować, bo myślałem, że będzie zaraz zator. Jakaś meduza mi się na desce rozdzielczej świeci. Nie przejmuj się, nie. W ogóle chciałeś zacząć coś mówić. Wiesz, jak dawno to było? No, całe 30 sekund temu. Ty myślisz, że moja pamięć to tylko wstecz sięga? Czyli masz syndrom pamięci złotej rybki, tak samo jak i ja. No, tylko przyjaciel bym nie za to jebał, bo jego złota rybka nauczyła się żebrać już żarcie, więc... W ogóle... Ostatnio przed sklepami w Polsce stoi pełno takich dziewczyn, prawda, które zbierają, które jakieś zbiórki robią, nie? I stoją dosłownie zawsze przy każdym wejściu do sklepu, tak żeby nie dało się ominąć. Powiedziałeś to w momencie, kiedy nauczyłem się latać. O, bloki z wielkiej płyty i dźwig zaraz za nimi. To już jest jak w domu. Za nimi. To już jest jak w domu. To jest wielkie, pomarańczowe, okrągłe i ma na sobie symbol ropy. Jak można w to nie strzelić? Gry nauczyły. Tak. Wojna, jeżeli to słyszysz, bądź z nas dumny. Dokładnie 2000 zapłaciłem. Równo. Równo. Idealnie, rób screena szybko. Bo jak podnosisz motocykl, tak go odwracasz z powrotem, to on nadal większość swojej masy opiera na kołach i na ziemi. Mhm. Zajebałem w kogoś cytryną właśnie. Tak po chamsku. Tak zepchnąłeś z drogi. No. A, i plan z herbatą nie wypalił, bo kufel nie jest umyty, a nie chciało mi się go teraz myć. Więc przyniosłem sobie, jak to się nazywa, zamiennik. To jest lodziarz. Ja nie widziałem takiego faktycznego lodziarza z muzyczką i takim furgonem od 15 lat. A ten chuj tutaj jeździ kurwa 4 razy dziennie, mam go tylko zajebać. Ostatnio, nie wiem jak to zrobili, ale był jakiś mem. Spierdalaj gniarze, kurwa, zaraz co te bomby ci w dupę wiebie. Z drogi. Ja pierdolę. Zmieszczę się między nich? Drogi. Zmieszczę się między nich? Nie, zajebałem w goście. 4% uszkodzeń, ale warto było. Kurwa, wepchnął się na hamo. Kogo jeszcze go zahaczył, kurwa mać. Tylko jedno głowie mamko. Chuju jebany, kurwa, witą perkele, chora paska. Czyli jeszcze nie jesteś na tyle wkurzony, żeby przeklinać po polsku. Brzydki Burak to jest zajebisty youtuber. Z tego co wiem, on poszedł w spluwy, a potem nie wiem, czy dalej kontynuował. Glina, kurwa, ma do mnie wąty, że jadę za szybko, podczas gdy sam nie wyprzedza, chuj jebany. Wiesz co, spierdalaj, kurwa. Nie trafiłem w zjebaną Witu Perkele! On miał chyba do 120 ograniczenie. A chuj go w dupę! Też, skoro on może, to ja też mogę jechać z 120. Równość. It's all about equality these days. Uratuj się, póki możesz. Coś tam jeszcze się zostało w tym mózgu rolić. Dźwig. Dźwig. Ciastko. Karol? Czekolada! Czy mnie wyrzuciło za płot właśnie? Tak. Ej, ja tu mogę jeździć. Roliś, jak ty wyjedziesz? Nie wyjadę, to jest problem. Już myślałem, że będzie wypadek. Kalkulatoret. Ej, jak się wpasowałeś idealnie. Kurwa, Tetris. O! Idealnie. Gdybym był biedny, tak jak ty, miałbym problem. Dzięki. Sorry, musiałem. Ale czemu sorry? Dla kontentu.